Tak więc w ostatnich dniach oznaczyliście mnie pod kilkoma filmami na TikToku, które mają być niepokojące w pewnej kwestii. Co niektóre wysyłaliście mi wręcz masowo, a pod niektórymi oznaczaliście mnie także wręcz masowo. I w dzisiejszym materiale właśnie przyjrzymy się co niektórym z tych TikToków, które w domyśle mają być straszne, ale może jednak nie będą. W każdym razie poszukamy takich faktycznie niepokojących perełek z TikToka. Takich jak klątwa różowego Mario, gościu, który znalazł bakrumsy na ulicy pod ziemią, bądź jakiś straszny, enigmatyczny potwór w Japonii. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Także hej, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się właśnie niepokojącymi rzeczami z TikToka, które wysyłaliście mi w ostatnim czasie, bo są całkiem spoko i można trochę się pośmiać, a trochę o tym pogadać. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu na TikToku dosyć popularne stały się takie straszne perełki pokroju The Fog is Coming albo Serbian Dancing Lady. To było spoko, naprawdę. No było to git, nie? Generalnie, jeżeli pokopiecie dostatecznie mocno, to znajdziecie więcej właśnie takich perełek w tej aplikacji. I dzisiaj właśnie zajmiemy się odnalezieniem tego typu perełek. A może bardziej wy to zrobicie, albo już zrobiliście, ponieważ oznaczyliście mnie pod kilkoma właśnie całkiem wartymi uwagi filmami. Tak więc zabierzmy się za pierwsze z nich. Zatem zaczynamy od czegoś ciekawego, czyli powrotu do backrooms tak jakby przez studzienkę. Zaraz ogarniecie, o co chodzi. Tak więc zaczynamy od pierwszego nagrania, pod którym ostatnio oznaczyliście mnie całkiem często. I pochodzi ono z konta na TikToku Bird Tool Sports. EA Sports Game. A treści tutaj są, że tak powiem, dość zróżnicowane, ale my zajmiemy się tylko tym filmem, który trwa dokładnie 10 sekund, pod którym bardzo często ostatnio mnie oznaczaliście. Tak więc został zarejestrowany na jakiejś bardzo fajnej, klimatycznej uliczce, pełno tutaj graffiti, generalnie fajnie to wygląda. I osoba, która operuje tutaj kamerą, odwraca się i spogląda pod ziemię. Jest tutaj kratka, która powinna w teorii oddzielać studzienkę od całej reszty, ale tak naprawdę nie ma tam studzienki, a jest tam pokój, backroomsy. I to tak naprawdę tyle. Sam film bardzo mocno się zwiralował i wiem, po co mnie temu oznaczaliście, ale tutaj nie ma czego analizować. Najprostszym, logicznym wyjaśnieniem tego filmu może być to, że tam po prostu jest jakieś pomieszczenie. I tyle. No chyba, że ktoś może się znowu klipować do backroomsów przez to miejsce, no nie wiem. No i okej, skoro backroomsy z TikToka, to nawet nie są one, mamy już za sobą. Przejdźmy do następnej rzeczy, czyli do straszliwego człowieka na TikToku. Z kolei następnym ciekawym filmem z TikToka, pod którym zostałem oznaczony, jest ten, który pojawił się na koncie VideosTerror666. Lepszej nazwy nie dało się wymyślić, prawda? Samo konto zajmuje się generalnie publikowaniem jakichś dziwnych, aka paranormalnych filmów z internetu. I ten jeden dość mocno się zwiralował, poszedł całkiem fajnie. Hashtagi pod tym filmem mówią chyba wszystko. Terror, terror japones, terror sobrenatural, terror paranormal, videos de terror, terror miedo, terror paranormal, extra normal. I generalnie sam filmik przedstawia jakąś dziewczynę w Japonii, która rozmawia przez telefon. I tutaj za chwilę coś się wydarzy, tylko co? A no tak, za nią znajduje się straszliwy człowiek dupa, to znaczy stwór. I wówczas nagranie dobiega końca. Cóż za przeraźliwa, straszliwa, straszna rzecz. No i dobra, wobec tego w tym momencie pozostała nam już tylko ostatnia rzecz, czyli klątwa Pink Mario z TikToka. Hej, to ja, Mario. Czy jesteś gotowy na przygodę? Jestem Pink Mario. Więc hej, Pink Mario. Czy chciałbyś pozbierać ze mną gwiazdy? Jestem Pink Mario. Okej, zatem pozbierajmy gwiazdy, aby pokonać złego Bowsera. Kto jest ze mną? Chodźmy. Jestem Pink Mario. Okej, Pink Mario, rozumiem cię. Czy chcesz iść, czy nie?
Potrzebuję innego Mario, aby pomógł mi walczyć ze złym Bowserem. Jestem Pink Mario. Pink Mario, przestań mówić, że jesteś Pink Mario. Czy chcesz pozbierać ze mną gwiazdy, czy nie? Mario jest zmęczony pytaniem. Jestem Pink Mario. Okej, dobra, zapomnę cię. Pink Mario, będę zbierać gwiazdy samodzielnie. Mario staje wysłany do Wet Dry World. Jestem Pink Mario. Mario mamrocze. Głupi Pink Mario. Zawsze sprawia, że Mario jest zły. I to przed królewną. Jestem Pink Mario. Okej, dobra, rozumiem. Jesteś Pink Mario. Jezu, nie musisz powtarzać tego milion razy. Jestem Pink Mario. Rozumiem. Jesteś Pink Mario. Nie musisz tego ciągle mówić. A teraz chodźmy zebrać parę gwiazd. Mario wskakuje i idzie zbierać gwiazdy. Czy wiesz, kim ja jestem? Tak, mówiłeś mi to milion razy. Jesteś Pink Mario. Ja jestem Mario i zbieram gwiazdy. Nie, Pink Mario. Jestem Pink Mario. Nie obchodzi mnie to więcej. Jesteś Pink Mario. Ja jestem Mario. Teraz chodź pozbierać gwiazdy w spokoju. Jestem Pink Mario. Tracę świadomość. Pink Mario. Pink Mario. Pink Mario. Pink Mario. Jestem Pink Mario. Musisz przestać. Błagam cię. Czy wiedziałeś? Nie. Nie obchodzi mnie fakt, że jesteś Pink Mario. Nie obchodzi mnie, jeśli to prawda. Musisz po prostu przestać mówić, że jesteś Pink Mario. Czy wiesz, że jestem Pink Mario? Przestań. Przestań mówić, że jesteś Pink Mario. Kiedy już wiem, kim jesteś. Jestem Pink Mario. Mario płacze wściekłości. Jestem Pink Mario. Proszę, zamknij się. Wiem, że jesteś Pink Mario. Hej, nigdy wcześniej cię nie widziałem. Mam na sobie maskę. O, hej, jestem Mario. Właśnie wybieram się zebrać parę gwiazdek, aby pokonać Bowsera i uratować księżniczkę Brzoskwinkę. Pink Mario zdejmuje maskę. Jestem Pink Mario. Mario krzyczy. Nie. Jestem Pink Mario. Mario ucieka. Płacze. Przewraca się na skórce od banana i umiera. A jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej na temat klątwy różowego Mario, to... Klątwa różowego Mario. 23 czerwca 1997 roku. Rok po premierze gry. Gracze zaczęli doświadczać prześladującego ich różowego Mario. Gracz straci kontrolę nad Mario po tym, jak Pink Mario zacznie mówić: jestem Pink Mario. Mario znalazłby najbliższe miejsce samobójstwa, skacząc do lawy lub otrzymując obrażenia od upadku, a nawet tonąc. Jak widzicie, całkiem gruba sprawa w kwestii jakichś całkiem okej, strasznych rzeczy. TikTok dowozi. I to tak całkiem. No i okej, w dzisiejszym filmie to było już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie do góry. A także zostawcie suba lub kciuka w górę pod filmem, jeżeli materiał wam się spodobał. A my tymczasem zobaczymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, mówi do zmontaż, siemanko, cześć.